No i moi drodzy kochani, Wicia chyba zwątpiła w vlogowanie, ale mam nadzieję, że jeszcze uda nie, nam się... Nie, zwątpiłam wcale. To będziemy vlogować? To vlogujemy. Będziesz tutaj, będzie fajnie. Aktualnie jesteśmy na pustyni Błędowskiej. Odpaliliśmy drona, Wicia mi nagrywała, jak nie potrafię latać. Nie chcę wystartować. Dobrze ci idzie. Wygoogluj to. Wicie, proszę cię, wygoogluj to. Ja nie wiem, jak startować drona. To jest pierwszy lot dzisiaj. FN może wcisnę. No nie no. To już... fajnie pooglądałeś to, co to ja... Leci! Czekaj, to w tą, lewo, prawo, tu do góry, tu w dół, tu tak obkręcam, czyli góra i lewo, prawo. Położysz ty mordę. Ta radość. Bo jak to wysoko leci, nie państwo. Spokojnie. I teraz, żeby obrócić teraz kamerę. Próbujemy, pierwsze próby były naprawdę niesamowite. Natomiast pustynia Błędowska, którą wam zaraz pokażę w ujęciach, albo już wam ją pokazałem, bo totalnie nie wiem, jak to wszystko zmontuję. W ogóle znajduje się niedaleko tak naprawdę i Dąbrowy, i Olkusza. I tutaj właśnie w tym miejscu w Polsce wystrzeliwano pierwsze próby rakiet meteorologicznych. I wcale nie to, że... Tutaj nie ma informacji, bo są informacje, które wam zaraz przekażemy, bo to jest wspaniałe miejsce w ogóle, jak ta pustynia powstała, dlaczego, po co. Ale to już powie nasza wspaniała Wiktoria. Lecisz, mordo. To opowiem najpierw o legendzie. Dobrze? W okolicy Olkusza, w pobliżu obecnej pustyni Błędowskiej, odkryto pokaźne złoża srebra i ołowu. Eksploatacja ruszyła pełną parą. Powstały kopalnie, które dniem i nocą kradły ziemi drogocenną rudę. Sztonie szybko rozrastały się nie tylko w czerż, ale również w głąb. Działo się to na tyle dawno, że ludzie nie znali jeszcze mechanicznych urządzeń pomagających zwiększyć urodę. Posługiwali się więc kilo... Błędowska. A tak naprawdę to nie. A tak naprawdę to nie. Błędowska powstała w wyniku działalności człowieka. Teren ten porastały lasy do momentu, kiedy w VIII wieku w rejonie Olkusza... W XIII wieku. To jest, 13 się czyta. X i 3 jedynki, no. W XIII wieku w rejonie Olkusza rozpoczęto intensywnie rozwijać górnictwo rud ołowiu i srebra. No to dojechaliśmy do kolejnego miejsca po drodze do Krakowa, bo jedziemy w sumie do Krakowa. Jesteśmy... Nie mówić, tajemnica. Tajemnica? Dobra, to jakby co to tego nie mówiłem. Jesteśmy w Ogrodzieńcu, przy zamku. Stwierdziliśmy, że sobie wejdziemy na kilka skałek, połazimy po lesie, zobaczymy ten słynny zamek, na którym w sumie był kręcony Wiedźmin. To była ta ostatnia walka w serialu, Jezu, nie wiem, na tym Netflixowym Wiedźminie, nie? Także no zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Spróbujemy polatać. Spróbujemy się nie rozbić. No zobaczymy. Fiton trip w pracy. 8 godzin w biurze. Wolność, moi drodzy państwo, wolność. Jesteśmy, moi drodzy państwo, na Górze Zamkowej, Górze Janowskiego inaczej zwaną.
i kulminacyjny punkt skała 504, tak zwana Czubata, czyli to będzie chyba tam gdzieś wysoko. Dobrze, że weryfikujesz informację, zanim nie powiesz. Niektóre ujęcia po prostu lepiej zrobić już telefonem, nie? Bo kamerka jest po prostu, no jest bardzo spoko, ale właśnie takie bliskie ujęcia, na przykład jaszczurki, to bez sensu, nie? Bo nie złapie ostrości. Protipy od Jakuba Kutuły. Przecież, no to ci wiesz. Jeżeli chcesz iść dowiedzieć czegoś o nagrywaniu, zapraszamy na kanał Witam Trip. Dobra, lecimy dalej, bo jeszcze jest sporo atrakcji do zobaczenia. Dowiedziałam się, że ostatnio jak byłam na ściance spinaczkowej, to miałam za duże buty, bo muszę być na ścisku. Te rozmiarówki są zazwyczaj, te buty są 4 razy mniejsze. Myślałam, że po prostu źle dobrałam obuwie i dobrałam sobie rozmiar 44, no ale tutaj ziomeczek powiedział, że po prostu mają być mega ściśnięte te stopy. No i co? No nie wiemy, czy dotrze na sam szczyt, bo to był jego 3 raz na... Jak miał kolega na imię? Nie pamiętam. Dobra, mówmy ale, kolega. Ale dobre chłopaki były, no. Dobre mordki. Dobre, taki poniedziałek sobie mają, zaczynają od spinaczki. W ogóle to jest taka Mekka, jeżeli chodzi o spinaczkę. To miejsce, gdzie jesteśmy. Jest mega, mega dobrze. No i właśnie tak sobie gadaliśmy, że ten drugi koleżka się wspina już od ponad roku. No i ten początkujący cieszy się z każdego kroku, który pokonuje. I mimo, że to są jakieś tam łatwe rzeczy, to ma taką radochę z tego. No i tak właśnie jest z tymi rzeczami, że im dalej się gdzieś później idzie w coś, to ciężej siebie zadowolić, być z siebie zadowolonym, bo ta poprzeczka jest coraz większa, prawda? No tak, no stawiamy sobie coraz wyżej i wyżej i coraz mniej rzeczy nas. No gdzie ten kotuła pojedzie, jak już zwiedzi cały świat? No, coraz... Będzie musiał gdzieś w kosmos. No, kiedyś myślałem o tym, żeby zostać astronautą, ale jestem za stary i za głupi już na to, także no niestety nie ogarniemy tego w tym, no, w trzeba tym być życiu. Silnym tu i silnym tu. O, co to tutaj się dzieje? Cześć! Uciekł dzidziuś. A ja tylko chciałam się przywitać. Chłopaki wymyślili sobie, że wpadną, zrobią sobie tutaj włam w nocy przez bramę i rozpalą sobie ognicho. A my na legalu wchodzimy, proszę bardzo, do zameczku. Wow. Prawie jak na Rakoczego. Zamek w Ogrodzieńcu powstał w XIII wieku za panowania króla. Króla. Króla, który był królem właśnie tego zamku. Ogrodzieńcu. No i moi drodzy, wpadliśmy właśnie do Krakowa. Taki na dzisiaj... Żeberka. Na Żeberka, bo w sumie człowiek nie taki, co by ze Starego Miasta na Żeberka nie przyjechał.
No i co, fajnie będzie. Chodziły za mnie te, za mną te żeberka. Żeberki nie takie, co by nie godziły. Jesteśmy właśnie na Kazimierzu w Krakowie. Tutaj ulica Kazimierz, Bocheńska. Tak, w ogóle tutaj nam polecił. Polecił nam w sumie Grzegorz. Wbijajcie w ogóle na Broda na walizkach na Instagramie, bo Grzesiu ma mega pojęcie tutaj o Krakowie. Na pewno się dowiecie dużo też o świecie, bo w sumie ostatnio wrócił z Meksyku. Także no, wbijajcie do Grzegorza. A ja co wam jeszcze pokażę? Pokażę wam, co jest przed nami. Są rowery przypięte, żeby ich nie ukradł. Jadą sobie ludzie już w sukienkach, dziewczyny tutaj, dekolty. W sensie chodzi mi o to, że ludzie po prostu no już nie chodzą ubrani, prawda? To nie o to chodzi, nie? Kuba dzisiaj mógł skoczyć po Quetzulu. Tak, po Quetzulu są, więc no jest grubo. Jest czapka po Quetzulu, są spodenki po Quetzulu i co? I czekamy na żeberki. Po Quetzulu noszone w Polsce to oznaka lata. Tak, no i w ogóle dziwnie się na mnie ludzie patrzą. Nawet Wicia to zauważyła, że tak, nie, dziwna sprawa. No, dziwne. Bo jest dzikusem, nie? Jej, żeberki, ale patrzcie, to są za żebra. Ale to jest dobre. Patrzcie na to. Mamy nawet taki stoliczek na nielegalu. No, ale nie mówcie, bo tak nie wolno jeszcze. To dopiero w piątek. Nie mówcie nikomu. Ale dopiero... zaraz wam powiemy, czy dobra szanka. To dopiero... A my wróciliśmy do samochodu. Jak to Wicia powiedziała, warto mieć... Co powiedziałem? Jak to Wicia powiedziała, warto jest mieć dach nad głową, także nasz dach jest tutaj o taki właśnie. Ważne, że jest dach. Nieważne jaki, ważne, że razem. Co? Kotua romantyk. Jakieś obrazki powiesimy. Kotua romantyk. Możemy, no, jak najbardziej. Będziemy mieszkać w samochodzie? Nie. Już to przerabiałem. I siedzimy, odpoczywamy i myślimy, czy zostać, czy nie zostać na noc, ale tak raczej logicznie, tak sobie kminimy, raczej chyba nie, bo ktoś tu musi pracować, ktoś musi montować filmy, natomiast co ja mogę powiedzieć? Powiem tyle, że no po prostu no, już jestem taki zmęczony, że trochę czekam taką głupaweczkę, jak tak sobie gadam, właśnie nie będę gadał, taka Katarynka, dlatego no wiecie, już mamy powolutku dojść, ale żebryka były dobre, no jak żebryka były dobre, to była, co to najważniejsze? Co tam, Wiciu? Jestem zmęczoniutka. Zmęczoniutka? Niuniutka. Taki intensywny dzionek. Idziemy na spacerek. No i jest pierwszy uliczny grajek, którego spotykamy. Drugi możemy szazamować. Daj, sprawdzimy, czy będzie działać. A wy wiecie, co to za tytuł? Bo ja nie mam pojęcia, ale znam to. No znane, ale co to jest? No i to jeszcze chciałem powiedzieć, w sumie tak zainspirowałem się tym grajkiem. Ja to w sumie lubię takich ulicznych grajków. A ty lubisz, Wiciu? Lubię, tak. Bardzo lubię. Sensie... Fajny klimat wprowadzają. Tak, sensie... sobie na spacerek i... Tak, no. Ale tak ludzie wrzucają na przykład kasę do futerału i zastanawiałem się, czy robią to z takiego poczucia, wiesz, że... Wysłuchali i muszą zapłacić, czy, tak, czy chcą po prostu go festrzeć, docenić i tak dalej. Czy to jest, że im szkoda na przykład, czy wiesz, no, nie wiem. Znaczy to taka presja, nie? Też co taki muzyk czuję, grając na ulicy. No, wiesz co, no dużo ludzi... Wiem, że robi to totalnie z zajawki, ale wiem, że dużo osób się tylko i wyłącznie z tego utrzymuje. Na przykład we Wrocławiu na przykład jest tak bardzo dużo tych tak zwanych baskerów, nie? Ulicznych, taki uliczny performance i tak dalej. No nie, tylko we Wrocławiu. Ale myślę, że tam jest bardzo to popularne, mega. Chyba takie najczęściej, najgęściej widziałem. No ale tak jak powiedziałeś, no robi to niesamowity klimat, fajnie jest właśnie tak...
I wszyscy widzisz, no, że ja wszyscy gdzieś pędzą. Tak, wszyscy gdzieś pędzą, robią, wiesz, tu gdzieś każdy w swoją stronę, a ty wiesz, siadasz tylko takiego grajka i słuchasz, i świat się totalnie, czas się zatrzymuje. To jest w ogóle niesamowite właśnie. Także no, no wspierajmy ulicznych artystów. Wszystkich muzyków ulicznych. Tak. I w ogóle uliczników, ulicznych artystów i tak dalej, nie? No i jakby... No, to jesteśmy na rynku w Krakowie, jakby kogoś interesowało, jak wygląda życie chwilę przed końcem ostatnich restrykcji w wielkim mieście, w centrum wielkiego miasta, na rynku, w centrum, w mieście. To wygląda właśnie tak. No a my jesteśmy właśnie, to już mówiłem, że jesteśmy, tak? Chyba? Dalej tu jesteśmy. Jesteśmy na rynku, jakbyście zapomnieli 3 sekundy temu o tym mówiłem. I czekamy na Grzegorza, brata na walizka, który właśnie polecił nam kilka tutaj miejscówek i będziemy nagrywać wywiad, ale wywiad zobaczycie dopiero w następnym odcinku. Będziemy rozmawiać o tym, o czym będziemy rozmawiać? O czym będziemy rozmawiać? No pewnie o Meksyku pogadałem, bo w sumie Grzegorz ostatni raz był w Meksyku, teraz niedawno wrócił, więc może pogadamy sobie, jak właśnie fajnie podróżować sobie po Meksyku. Nie tanio, nie drogo, nie głupio, nie mądrze. Nie? Co ja gadam w ogóle? Nie no, pogadamy sobie o Meksyku, o tipach, jak podróżować właśnie po Meksyku, tak żeby było w porządku, nie? No i patrzcie, kto tutaj... Starszy pan z brodą, tak, tak. Kim on jest, Grzesz? No kim jest starszy pan z brodą? Starszy. Ło, aż się przestraszyłem, bo ten wiesz... Nadziałeś się na starszego pana! Nadziałeś się na rurę, nie wiem dlaczego. Nie, tak. Uwaga, to jest właśnie Grzegorz. Z Grzegorzem będziemy teraz nagrywać krótką gawędkę o Meksyku i mam nadzieję, że da wam kilka fajnych tipów, jak po tym Meksyku podróżować. Ja dlatego... nie obiecuję, że ona będzie krótka. No, ja mam nadzieję, że nie obiecujesz, że będzie krótka, fajnie jak będzie długa, no wiadomo. Dalej mówimy o wywiadzie. Tak jest. No, także to zobaczycie w następnym odcinku, my idziemy gadać, a potem się zobaczy, co się będzie działo. Także no co, taka, no, wbijajcie, nie? I oczywiście tutaj jest broda na walizkach na Instagramie. Tam zobaczycie więcej informacji i pięknych zdjęć, jeszcze więcej pięknych zdjęć i jeszcze więcej ciekawych rzeczy. Jest jedno zdjęcie mojej walizki. No co, brodzie na walizkach. A widzisz. Jest i ono. Jest i ono, to najważniejsze. No i my już po udanym wywiadzie z Grzegorzem, ale się będzie działo, to jutro albo pojutrze wrzucę naprawdę dużo fajnych informacji. Jeju, no. No tak, miło dużo. Się słuchało. I co, Wiciu, po tej ich opowieściach Grzesia a propos Meksyku, lecimy czy nie lecimy? Znaczy, czy lecisz ze mną? O! Czy lecisz ze mną na dłużej, nie, czy nie? Ciężko podjąć decyzję. A ja ci nie pytam o decyzję, tylko mówię o twoje pragnienia i ten. To nie jest nic zobowiązującego. Gdyby... No, ale teraz lato w Meksyku, a na moją bladą skórę to niezbyt wskazane. Najgorzej to lato w Meksyku, no. Jak lato w Meksyku, to w ogóle bez sensu, po co tam jechać. Chociaż jakbym sobie pracowała do 16 i wychodziła, jakieś słońce zajdzie, to spoko. No wieczory kurde. W Meksyku spędzać? Czytać książki w Meksyku? No to jest coś pięknego na pewno, także no, wydaje mi się... rozważę. Warto rozważyć. Kusząca propozycja. No, także fajnie, no idziemy sobie, wracamy. Mieliśmy w ogóle zostać na noc, ale chyba wracamy na czelać. No, mamy godzinkę tak. Do domu, więc... Sobie... Tam będę się uczył latać dronem lepiej, bo nie wiem, co ja z tego zmontuję, co dzisiaj widzieliście już tak naprawdę. No, ciekawy jestem. Ale zajawka spoko. No myślę, że mam baktyl złapany, świetnie się lata i zobaczymy. A ty co tam, Wiciu, jeszcze powiesz? O, ktoś lata? Też ktoś lata. Wszyscy latają. No.
No i moi drodzy, my wróciliśmy już do czeladzi. Zrobiłem jakieś tam ujątka trochę. Pobawiłem się kolorami w dwóch ujęciach. Mam nadzieję, że nie przegiąłem. No a człowiek nie taki, co by nie przegiął. No i co, muszę się wam pochwalić, że posprzątałem w końcu balkon. No i co, no i fajnie było. Mam nadzieję, że jesteście już tacy spragnieni informacji, które Grzegorz Broda na walizka wam przekazał, a w sumie to przekaże dopiero niedługo. Tak czy inaczej wbijajcie w link, żeby sobie zrobić fajną zajaweczkę, bo naprawdę robi kawał dobrej roboty. A ja co? A ja tutaj... O, tu se remontują chłopaki, także no, moje studio, no niestety dzisiaj jest w remoncie. No i co, no nie zostawić... Nie co? Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i lajka. I tyle chciałem wam powiedzieć. Dziękuję, że jesteście. Na razie.